Cię. Co ty na sobie masz? Folklor. Takan gungi deshin maikan gungi sochi. Body 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 water. Moralizji maiko moli kojo. Going more than gotta go in water. This is our flow, just step off the show. Hej, witam w pierwszym filmie ogólnie, nie, chyba pierwszy film w ogóle, który sama prowadzę na tym kanale, jako ta Lidia już z ich domu, a nie od Apple'ów, nie? Ja nie mogę, jak Olka na nią patrzy. Okej, w każdym bądź razie witam i zapraszam na recenzję albumu Idol I Trust. Mamy tutaj oto album z głównymi title trackami Oh My God i Beside the Lion. W tym są jeszcze naklejki, jakie widzę tu w trackicy BTS. Zaraz zobaczymy, co to jest. A teraz to, jak one to mówiły, folia. Siup. Nie wiem. Jest to wersja True. Czyli ta ciemniejsza, podejrzewam, że z konceptem Lion, bo w sumie jakby się tak zastanowić. Wersja Lion ma jakby takie kolory a la Oh My God, a z drugiej strony ten złoto i czerń to bardziej pasuje do Lion, więc podejrzewam, że na tej zasadzie to polega. I tutaj mamy jeszcze te naklejki. To jest paragon. I patrzcie! Cholera! BTS. Of Yourself? Stray Kids? Blackpink? O co chodzi? Dobra, jest fajnie, 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 że naklejki dołożyli. A więc teraz folia. Siup. Naklejki zabierzemy sobie. Jest to album z 2020 roku, tak początku podejrzewam. Nie wiem, jakoś mi się byli z 2019. Idol. Oh my god, Sarangi may be lying, oh my god, English version. Wersja. Dobrze, więc rozpakujemy to. Trzeba to jakoś wy... Oh my god! Oh my god, dosłownie! Oh my god! Wow! Co? Szczerze mówiąc, to zastanawiałam się nad kupnem albumu I Never Die z tego roku, ale jakoś nie wiem. Nie miałam ochoty, a ze względu na to, że Sujin zawsze była moją gwiazdką, no to... No. Zabieraj łeb, bo widać ci! Tutaj mamy motyw, tak... Co to jest w środku? Jakieś odbicie białego skrzydła, a tutaj takie ciemniejsze, ładne. Jest plakat, wytyfy, co? Jest teczka nawet z jakimiś, czyli odłożę. Teraz to składamy. Mamy tu trzy takie główne rzeczy w tym albumie. Jest to booklet, już prezentuję. Mamy plakat, który jest cholernie. To co to jest? Teraz mamy jeszcze tutaj teczkę z resztą zawartości. Podejrzewam, że to jest płyta, fotokarty i... Postcard, płyta, lyric paper i widzę, tutaj jest plakat z bodajże moją bias breakerką. Mini. Tak, w rzeczywistości to jest moja bias karaoke. Oh my god, jakie to jest wielkie! Mamy plakat mini. Mamy plakat mini, okej. Okay. Płyta jest w dziwnym opakowaniu. Co to jest? Mam tutaj Midion i Shuo, czyli najstarszą i najmłodszą, ale płyta jest zarąbista. Ja nie mam takiej płyty z wydrukowanymi jakby mi... Nie, nie mam z wydrukowanymi. Nie ma lyric paper, o co chodzi? So my god, English version, maybe Sarangie, Lion. Wszystko jest. Powiem, że nie, czyli to jednak nie jest podzielone jakby... Czyli to nie jest jakby podzielone na wersję, w sensie jakby ta ciemniejsza to jest Aesthetic Lion, a druga z Oh My God. Podejrzewam, albo jest na odwrót, albo po prostu wszędzie jest tak samo. Wytyfy? Jak?
Podsumowując, w całym albumie jest cały fotobook, płyta, plakat, karta, fotokarta i podejrzewam, że to się nazywa lomokart, coś takiego, jakby na białym położysz, to jest normalna kolorystyka, jak na ciemniejszy to się zmienia. Nie wiem, jest jeszcze krótki, takie spięte kartki, jakby ala plakat spięte w krótki fotobook wybranej członkini, nie podejrzewam, że to jest losowe. No i taki ala folder, teczka na plakat i płytę wraz z fotokartami. To teraz nie zauważyłam na odwrocie tej teczki właśnie tego charakterystycznego spisu członki. Cyk, złożone. Plakat dokładamy na bok. Podsumowując, jestem zadowolona z całego albumu. I to na tyle, stawiamy na półeczkę. Teraz przechodzimy do ostatniej recenzji, czyli do Kali wraz z Arunowskim.